Generalne Mistrzostwo Polski to jest jedna z najważniejszych nagród, która po prostu jest do zdobycia, bo są jeszcze też kategorie, ale GMP to jest jedna najważniejsza ze wszystkich. To jest najlepsza drużyna gołębi w Polsce. Tak by to podsumowując, bo to trzeba wytypywać na każdy lot 5 gołębi dobrych. I te 5, znaczy się w sumie 10, z tego 5 musi przylecieć bardzo szybko, musi zaliczyć 300 km, 500 km, 700, także wszystkie loty. I we wszystkich tych lotach był pan najlepszy? Tak. Pana gołębie oczywiście. Oczywiście, najwięcej punktów zdobyłem. Tymi zwycięzcami najważniejszymi są gołębie, no ale nie czarujmy się, że ten gołąb jest tylko pewnego rodzaju zawodnikiem, no ale fizycznie wiadomo, że nie jest w stanie tutaj, natomiast no, bez hodowcy i bez tej troskliwej opieki, no, zawsze mnie uczono od dziecka, że to jest 50 na 50. 50% to jest zawodnik, jego predyspozycje, jakiś tam talent, a drugie to jest trener, czyli ten hodowca. Od niego też dużo zależy w sensie przygotowania fizycznego, psychicznego, bo wbrew pozorom to też przecież są istoty, które odczuwają, przeżywają stres związany z tym całą procedurą, związaną z tymi wyścigami. Sportowcy, którzy chodzą ćwiczyć na siłownię, pobierają kreatynę, pobierają białko, pobierają różnego typu suplementy. W przypadku gołębi jest zupełnie tak samo. Tak samo musimy gołębiom podać wszystkie suplementy, odżywki, karmy. Dodatkowo do tego wozić gołębie na treningi, dawać na zawody. Kupować te gołębie coraz lepsze, przynajmniej tak każdy z nas się stara. No i efekt końcowy na tym ma być taki, że przyjeżdżamy tutaj na wystawę i na właśnie dekorowaniu mistrzów Polski każdy z nas tutaj by chciał osiągnąć ten tytuł mistrza Polski, a jest tylko ich powiedzmy 9, tam 10 w danych kategoriach. 250 do 500 zł. To tani jest czy nie? To jest no, taka średnia krajowa. To jest tak średnia krajowa poniżej pasa. Ale może wzrosnąć jego wartość? Wartość jego wzrośnie, jeżeli się wykaże jakimiś konkursami, a jeżeli się nie wykaże konkursami, to wartość jego spada. I jest dobry rosół z niego.